Hej wszystkim, z tej strony Charmin, witam Was serdecznie u Wolca. Na razie wywiązuję się z mojego postanowienia, a my co? Stoimy sobie w alejce z Wolcem, Jurien, Karmą i upewniamy się, że nie widać nas, kiedy to my przyglądamy się ludziom na skwerze. Garlan przeszukuje cały skwer, patrząc, gdzie umieszczeni zostali gwardziści, no i cały czas na niego czekamy. I tutaj jest tyle ludzi, ale fajny masz tutaj ubranko, kochana. Okej, tutaj musimy się rozejść. Pamiętajcie, że staramy się nie wpaść w żaden konflikt i jeżeli coś miałoby się stać, ucieczka jest o wiele lepszym pomysłem. Nie jestem głupia. W życiu bym nie zaczęła się jakiejkolwiek bójki, no bo przecież to my wszyscy zostalibyśmy w niebezpieczeństwie. Cieszę się, że rozumiesz. No, tak jak powiedziałam, nie jesteśmy aż takie głupie, prawda? Pamiętajcie, że jesteśmy tutaj tylko, żeby oglądać i słuchać. Nie chcę, żeby żadne w nas się w coś wplątało, więc proszę na to zważyć. No dobrze. Jeżeli coś się złego stanie, musimy się wycofać, księżniczko. Nie zostawię was wszystkich, czy ja rozumiem? No nie zostawię was wszystkich. Charmin, to nie jest dobry moment, żeby postawić na swoim. To nie jest, że ja jestem uparta. Tylko wszystko, co dotychczas robiłam, to tylko uciekanie. Ja już mam tego dość. Mam tutaj ludzi, których chcę chronić i was nie zawiodę. Ucieczka nie zawsze jest pokazaniem tego, że się boisz. Może i tak, ale czasem w życiu są takie sytuacje, którym musisz stawić czoła. I to jest jedna z nich. Proszę, zrozum mnie, Waltz. O, udało mi się dobrze wybrać. Ja po prostu nie chcę, żeby coś ci się stało, Charmin. Ja wiem. Patrzę się na Waltza, nie znajdując żadnych słów. Nieważne, co bym powiedziała, on zawsze będzie nalegał, żebym była po prostu bezpieczna. Garion pojawia się i widzę, że marszczy brwi. Zobaczcie, kogo znalazłam. O, Fricuś! Patrzę się na Garlana i zdaję sobie sprawę, kto stoi obok niego. Moje oczy się rozszerzają, widząc go. Fritz? Garlan pcha Fritza do przodu, a ten się potyka. Upada na swoje kolana parę metrów ode mnie. Nic ci nie jest. Dzięki Bogu, nic ci nie jest, księżniczko. Wzdrygam się, patrząc na jego twarz, ale nie poznaję już tego przerażającego uśmiechu, który widziałam na jego twarzy wcześniej, kiedy był obrażony w Warga. Może i wygląda na zagubionego, ale także w jego oczach widzę ulgę. Jest ona prawdziwa. Czy naprawdę jesteś Fritzem, a może jesteś Wargiem, a może obydwoma? Joś, to było okrutne. Jestem Fritzem, którego od zawsze znałaś, księżniczko, twoim lojalnym obrońcą. Podnoszę moją brew. Wciąż pamiętam, co działo się parę tygodni temu, kiedy maska spadła z jego twarzy w pokoju w Tenebrarum. W tym momencie widziałam twarz Fritza. Nieważne, co to Warg mówił. Warg był w jednej drużynie z Alcasterem i Metrosem. Mężczyzna, którego widziałam tam wtedy, zdecydowanie był Fritzem. Nawet jeżeli tego nie potwierdził. Co ty tutaj robisz? Fritz wzdryga się. Szukałem ciebie. Dlaczego? Tylko po to, żeby oddać mnie Metrosowi, albo po to, żeby się mnie pozbyć? Fritz kłania się przede mną, mocno zaciska trzęsące się dłonie. W życiu nie oddałbym cię Metrosowi. Moja lojalność zawsze była ku królestwu, a także ku tobie. Nigdy nie mógłbym cię zranić, księżniczko. Ale nie winię ciebie, że mi nie wierzysz. Mój ojciec... Zatrzymałbym go, gdybym tylko wiedział. Fritz patrzy na mnie powoli i widzę, że zbiera się w sobie. Wczoraj dopiero co uciekłem. Kiedy pojmali mnie inni rycerze, udało mi się uciec od nich dzisiaj, ale ledwo. Ja...
Miałem spotkać się z nosicielką Lucy yesterday, wczoraj. Fritz patrzy na mnie, ale to tak jakby nie na mnie, tylko przeze mnie. Jakby przypomniał sobie coś niemiłego. To właśnie był ten moment, w którym odzyskałem kontrolę nad swoim ciałem. To tylko parę dni temu. Szukałem ciebie, ale zamiast tego znalazłem jakieś wiedźmy, które wydawały się znać nosicielkę Lucis. Wymusiłem na nich audiencję i jak tylko mi się to udało, najszybciej jak mi się to udało, ponieważ nie byłem pewny, kiedy Warg może wrócić. Wrócić? Fritz wyjaśni to, jeżeli chodzi o Warga. Nie, o to wasze spotkanie. Księżniczko, naprawdę to nie jest czas, żeby nad tym się teraz zastanawiać. Moją odpowiedzialnością jest to, żeby chociaż go wysłuchać. Co chciałaś od Perfeit? Mam bardzo ważne informacje, które tyczą Hildyr. Matki. To prawda, że panienka Perfeit i Delora powiedziały, że muszą się z kimś spotkać, kto ma bardzo ważne informacje na temat Hildyr. I naprawdę wierzę, że to właśnie z tym mężczyzną miały się spotkać. Karma odwraca się do Fritza i jest sceptyczny. Może i to wydaje się zbiegiem okoliczności, ale jak niby mamy ci uwierzyć? Fritz przez chwilę nic nie mówi, ale zaraz potem odzywa się, wciąż się wahając. Wiem, że przeprosiny nic tutaj nie zmienią, nie zmienią faktu, że zdradziłem ciebie, księżniczko, i nasze królestwo. Ale to nie ty, to był Warg. Spokojnie, misiu. Ale właśnie teraz staram się naprawić to, co zepsułem, kiedy wciąż mogę kontrolować swoje ciało. Szukają mnie w tym momencie, jak ze sobą tutaj rozmawiamy, a więc postaram się zakończyć to bardzo szybko. Hildyr słabnie. Co? Przez parę tygodni nie byłem sobą, ale wciąż mam wspomnienia dotyczące Warga. Przypominam sobie, że ona wciąż nie doszła do siebie i nadal jej rany są widoczne, które otrzymała podczas Wielkiej Wojny. A więc jest teraz chora tak samo jak Perfeit, tylko matka wydaje się o wiele w gorszym stanie niż ona. Słyszałam o tym, że Mytros mówi, że kryształ nie rozpoznaje jej jako swojego nosiciela. Perfeit też powiedziała coś podobnego, że już więcej nie czuje połączenia mojej matki z kryształem, ale jeśli to Fritz mówi. Wygląda na to, że kryształ wybrał waszą dwójkę jako swoje nosicielki. I ta energia, która jest w nim zawarta, rozciąga się na waszą dwójkę. I to może być powodem, dla którego Hildyr wciąż nie jest w stanie odzyskać pełni swoich mocy i jest słaba. Wulc patrzy na Fritza, oczy rozszerzone. Kryształ miałby mieć dwóch nosicieli. Nigdy nie słyszałem, że mogłoby być coś takiego się zdarzyć. A więc to dlatego Hildyr wciąż nie pokazała się publiczności. Tak. Wszystkie wiedźmy, które ją popierały, troszeczkę nie wierzą w to, że jej się uda ponownie mieć królestwo w garści. Nikt nie chce jej poprzeć, kiedy wciąż jest słaba. Metros zdał sobie sprawę, że jedynym sposobem na to, żeby kryształ zaakceptował Hildyr, to wyciągnięcie siłą z ciebie, mocy księżniczko. I to właśnie dlatego tak bardzo pragną dorwania ciebie w pałacu. Ale mój ojciec nie jest już dłużej zainteresowany, żeby to właśnie na twoją głowę czyhać. Ostatnio doszło do rozłamu pomiędzy nim a Mytrosem. Ludzie nie wiedzą, kogo popierać. Walt skrzyżuje ramiona, wskazując na to, że się zamyśla. Jestem zdziwiony, że Hildyr jeszcze Alcacera się nie pozbyła. Wciąż żyje, co oznacza, że wciąż ma ważną rolę w ich planach. Zaraz potem Fritz wydaje mi się, że się zamyśla nad czymś nieprzyjemnym. Jego brwi się ściągają. Masz rację.
Władze i ja wymieniamy się wzrokowo, zanim zwracamy się ponownie do Fritza. Mytros planuje zabić mojego ojca dzisiaj. Oczy Fritza wydają się być daleko stąd, a jego usta ściągnęły się na to okrucieństwo. Jedyne, co mogę zrobić, to patrzeć na niego, nie będąc pewna, co dokładnie mi teraz powiedział. Hildur dzisiaj pokaże się ludziom. Ona i Mytros planowali zabicie mojego ojca przed ludnością, mając nadzieję, że przerażenie i desperacja napełnią Tenebrarum. Myślę, że jeżeli Tenebrarum napełni się tą negatywną energią, to Hildur ponownie odzyska siłę. Plan, żeby użyć przerażenia publicznie, to także uzyskanie ich własnych planów, prawda? To nie jest dobre. Z tak dużą ilością ludzi tutaj, Tenebrarum naprawdę może napełnić się negatywną energią. Nawet osłabiona Hildur jest ciężka w pokonaniu, ale może mamy jej szansę, wiedząc, że ona musi jakoś negatywnie przepełnić te Tenebrarum. Proszę, księżniczko, ocal te królestwo. Fritz patrzy na mnie błagalnie, a ja potrząsam głową powoli. Jestem zagubiona. Nas zdradziłeś, ale teraz nam pomagasz. Którą stroną teraz jesteś? Jezu, kochana, ale to... Boże. Najlepiej tak byś się nie odzywała. Jedynym powodem, dla którego z nimi pracuję, to, że jestem przeklęty. Przysięgam ci. Fritz stara się wstać, ale jego nogi jakby nie są mu posłuszne i ponownie jest zepchnięty na podłogę. Mocno ściska się za klatkę piersiową. Fritz? Nie, jeszcze nie teraz. Fritz patrzy na mnie, twarz ma bladą i strasznie się poci. Nie jestem zbyt pewny, jak długo uda mi się jeszcze trzymać warga w sobie, więc proszę, zwiążcie mnie. Ojku, biedny chłopak. Zamroźcie mnie, zróbcie cokolwiek, żebym za wami nie pobiegł. Nie chcę już nikogo więcej zranić. Fritz dotyka kolanami podłoża, a jego twarz niemal również tam jest. Proszę. Waltz? Wiem. O, biedny Fritz, już mi go tak szkoda. Waltz tylko pstryka i nagle światło zaczyna otaczać nadgarstki Fritza, zmuszając go do położenia się niemal. Wciąż marszę brwi, wpatrując się w niego, pomimo tego, że przecież leży rozciągnięty przede mną. Dziękuję ci. Nie macie zbyt wiele czasu. Chciałem dostarczyć te informacje nosicielce Lucis, ale zostawię to w waszych zdolnych rękach. Fritz, przykro mi. Zrobię wszystko, żeby ocalić tych, których muszę. Teraz idźcie. Żurin przytakuje zaraz obok mnie. Nie martwcie się. Garland i ja będziemy mieli na niego oko. No tak, no bo przecież oni się znali, prawda? Garland szybko informuje o pozycjach żołnierzy, jacy się znajdują tutaj i daje nam dokładne wskazówki, gdzie moglibyśmy się ukryć, żeby nie wpaść im w oczy. I kiedy już kończy, Waltz, Karma i ja spieszymy się. Ojcze, proszę, dopomóż nam dzisiaj. Jest tutaj tak wiele ludzi. Nie mają zielonego pojęcia, że ta przemowa tutaj może się zakończyć przerażeniem dla nich wszystkich. Bawię się z moimi palcami, odkąd się tutaj znaleźliśmy. Jestem strasznie nerwowa i robi się coraz gorzej. Jest tutaj tak wiele żołnierzy. Zasłaniam się, żeby upewnić, że mojej twarzy nikt nie jest w stanie dostrzec. Łódź nagle wyciąga dłoń w moją stronę i przyciąga ją do swoich ust. O, jakie to ładne. Ejku. Waltz patrzy na mnie z delikatnym uśmiechem. Nie martw się. Nie pozwolę, żeby cokolwiek ci się stało.
Nie martwię się o siebie. Bardziej martwię się o bezpieczeństwo tych wszystkich ludzi. Ale także i moich przyjaciół. Nie wybaczę sobie, jeżeli coś złego się im tutaj stanie. To nie ty musisz wszystkich ochronić tutaj. Pamiętaj, że ja z tobą zawsze będę niósł to, co najgorsze, Charmin. No dobrze, powiedzmy, że ja wiem. Patrzę na niego i uśmiecham się. Dziękuję ci. Mówiłem ci tyle razy, że zrobię dla ciebie wszystko, Charmin. Ja też tak się czuję. Waltz przyciąga mnie do siebie. Jesteśmy coraz bliżej. Waltz? Bierze moją dłoń i delikatnie ją całuje. Martwisz się zbyt wiele, księżniczko. Och, jakże bym chciała być taką optymistą, jakim jesteś ty. I ta normalność, to wydaje mi się, że jakby zachowuje się jak gdyby nigdy nic przed taką ilością ludzi. Właśnie w tak ważnym momencie król tutaj jest. Kobieta ogłasza pojawienie się króla, Waltz i ja natychmiastowo odwracamy się w stronę podestu. Robię krok dalej ode mnie, jednakże nasze ramiona wciąż się dotykają. Jesteśmy stoiccy. Alcaster staje na samym środku sceny z triumfalnym uśmiechem. Dobry dzień, moi lojalni poddani. Wszyscy robią się cisi i słychać tylko i wyłącznie jego głos, jak on jest paskudny. Wiem, że tak wiele stało się w naszym królestwie, odkąd król Gennaro umarł. Wciąż staramy się znaleźć tego, kto jest za to odpowiedzialny, jego własną córkę. Ale pamiętajcie, że zawsze prawdziwości stanie się zadość, nawet jeżeli jest to nasza księżniczka. Ktokolwiek jest w stanie ją oddać do naszego pałacu, zostanie szczerze nagrodzony. Wszyscy zaczynają rozmawiać o tym, co usłyszeli. To boli, że ludzie mu wierzą, ale nie mogę powiedzieć, że dziwię im się. Jako wasz król zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby upewnić się, że nasze królestwo rozkwitnie pod moimi rządami. No proszę cię, co za zbieranina. Jeszcze po tych wszystkich latach wy ludzie nigdy się nie zmieniliście. Głos. Rozglądam się z przerażeniem. Ale odgłos roznosi się jakby znikąd. Gdzie ona się ukrywa? Ludzie zaczynają się rozglądać tak samo jak ja, słysząc jej głos. Większość stara się uchwycić ją wzrokiem. Jesteście tylko i wyłącznie manipulantami i kłamcami. Jedyne, co możecie zrobić, to nazywać wiedźmy tymi złymi. Czyżbyśmy zostali zaczarowani? Pojawia się coś jasnego tuż zaraz Alcastera. Sylwetka wyłania się ze światła i nagle wszyscy jesteśmy w stanie zobaczyć ją w glorii przerażenia. Moja matka to przecież ta wiedźma, która zabija mojego ojca. Ale ona nie wygląda jakoś tak strasznie królewsko, jak już sobie tak po latach człowiek pomyśli. Włoski ma ładne, to prawda. Mytras stoi tuż obok niej. Ona wciąż tutaj jest. Jej nagle pojawienie się sprawia, że ludzie zaczynają panikować. Cisza. Jedno słowo od niej i zapada kompletna cisza. Nawet jej jedna osoba nie śmie się ruszyć. Oczy wciąż patrzone są w nią. Alcaster szybciej porusza się, niż ja tego się spodziewam, wydobywając swój oręż i dotykając nią szyi mojej matki. Ty, co ty tutaj robisz? Powinieneś mi był dziękować, że pozwoliłam ci bawić się w króla przez tak długi czas. Ale wydaje mi się, że twoja zabawa dobiegła końca. Ta korona należy się mnie. Matka odwraca się do ludzi z uśmiechem i
rozkłada swoje ramiona, jakby ludzie mieli być jej wdzięczni. Moje drogie królestwo, wróciła wasza królowa. Matka jest o wiele bledsza, niż ją pamiętam z tego ostatniego razu. Ma wielkie, czarne koła wokół swoich oczu, pod swoim oczami, przepraszam. I tym bardziej jest je widać. Wygląda gorzej niż perfekt. Nie pozwolę ci, żebyś zabrała mi moją koronę, wiedźmo. O, doprawdy? Przecież to ty ukradłeś ją na samym początku. Alcastar mocno zaciska swoje zęby i napiera na matkę. Mytros jednakże staje tuż przed nią i chroni ją. Tak, zrobił sobie tego shielda, tak? Czyli tarczę. Alcastar uderza w niewidoczną ścianę i zaraz potem Mytros, tylko delikatnie poruszając dłonią, sprawia, że Alcastar szybuje daleko. Ponownie ludzie zaczynają się robić niepewni. Tolerowałam cię już zbyt długo, człowieku. No ale dobrze. Nie jesteś mi już więcej potrzebny. Nie chodź. No i nagle w połowie poruszania dłonią jakieś zaklęcie pojawia się. Rzucane jest w stronę ludzi, którzy tutaj stoją. Użyła go już wcześniej, ale teraz jest tutaj tak wiele ludzi. Jest taka słaba, przynajmniej na taką wygląda, a wciąż jest w stanie wyczarować tak wiele. Bardzo łatwo mogłaby zniszczyć część tego miasta z tym zaklęciem. Patrzy się na Waltza, oczy rozszerzone. W moim przyciszonym głosie słychać panikę. Myślałam, że chce zabić tylko i wyłącznie Alcastera. Wygląda na to, że plany się zmieniły. Ojejku. Do widzenia, moi nielojalni poddani. Nie mogę jej pozwolić, żeby to zrobiła. Charmin? Ignoruję Waltza i natychmiast wybiegam na sam środek ludzi, wiedząc, że to właśnie tutaj bariera będzie najbardziej efektywna. Jakiś silny podmuch sprawia, że moja twarz zostaje odkryta. O, jak ona pięknie wygląda. O, jaka ładna. O Boże, i rysowanie dłoni. To jest jakaś tragedia. Nienawidzę rysować dłoni. Wyciągam moje ramię i koncentruję się na wyczarowaniu jak najlepszej ochrony dla jak największej ilości ludzi. Czyżby to nie była księżniczka? Wiedźma. Staram się jak tylko mogę, żeby nie słyszeć tych głosów i skupiam się tylko i wyłącznie na energii, która pochodzi z mojej dłoni. Wyobrażając sobie, że coś, że taki stworzony jakby ze szkła, taka kopuła nas otacza. Potem jak tylko udaje mi się wyczarować, uderzę w nią zaklęcie i widzę, że moja kopuła nie wytrzyma tego tak dobrze. Uderzenie jest naprawdę mocne, ale ja wciąż tam stoję, pomimo że to mnie odpycha. Nie pozwolę ci zranić już nikogo więcej, matko. Ludzie zaczynają szeptać wokół mnie. A więc nareszcie pojawiłaś się, maleńka. Dobrze jest cię ponownie widać, moja droga córeczko. Właśnie takiej reakcji spodziewałam się po tym, co powiedziałam. A więc zrobiła to tylko po to, żeby mnie tutaj wyciągnąć. Bądź teraz dobrą dziewczynką i oddaj mi to, co należy się mnie. Nie ujdzie ci to tak łatwo. Alcastar ponownie jest na swoich nogach, a jego oręż gotowy jest, żeby zaatakować. Przecież nie może pokonać mojej matki, dzierżąc tylko i wyłącznie taki miecz. Matka patrzy na Alcastera i widzę, że jej uśmiech robi się przerażający. Ale ja już tak to zrobiłam. Jedź. Matka delikatnie porusza dłonią i coś srebrnego zaczyna
pojawiać się tuż w niej. Rozpoznaję to zaklęcie. Tak bardzo jak nienawidzę Alcastera za to, co zrobił temu królestwu, nie mogę tutaj tylko tak stać i pozwolić jej, żeby go zabiła. Pcham się do przodu, idąc w jego stronę. Alcaster ucieka, ale jest już za późno. Chwilę później... Ojejku. Pojawia się jakby taki stworzony miecz z tego światła i przeszywa Alcastera prosto w klatkę piersiową. Miauć. Znaczy, no nie powiem, żeby on był biedny, bo z niego też jest kawał drania. Nie. No i teraz ludzie zaczynają się rozbiegać przerażeni. Każdy się pcha na każdego, krzycząc i płacząc. Większość z nich, która jest już gdzieś tam na najdalszych częściach, matka powoduje, że nie są oni w stanie uciekać, ponieważ bariera jakby zamknęła ich tutaj z nami w środku. Jakaś dziwna fala energii zaczyna pojawiać się w moim ciele, sprawiając, że zaczynam się potykać. To jest... Dokładnie. Napełnijcie mnie swoim przerażeniem. Negatywna energia ludzi zaczyna zbierać się w tenebrarum. Moje oczy ruszają w stronę matki. Widzę, że uśmiecha się, ale jest to uśmiech nieludzki. Czuję, jak coś przemyka po moim ciele. Matko, zaprzestań, to jest chore. O, Walt coś nas ocali. W moim momencie zawahania Walt rusza do przodu i sam formułuje jakieś zaklęcie. Widzę, że coś purpurnie, to nie była purpura, tylko to był fioletowego, leci w stronę matki. Ale ona nie robi nic, żeby to powstrzymać. Zamiast tego Mytros oczywiście chroni ją swoim zaklęciem. Jednakże siła uderzenia zaklęcia Walta sprawia, że nawet i on się potyka. Słyszę, jak jego obrona robi się coraz słabsza. Mytros stara się jednakże ją utrzymać, ale kończy się na tym, że to Walt przełamuje się przez jego obronę. I tak jakby coś rozpadło się, zrobionego ze szkła, słychać ten odgłos. I przez to jedno z uderzeń trafia Mytrosa prosto w klatkę piersiową. Jauć, Walt, nie spodziewałam się. Matka patrzy na Walta, a jej usta wykrzywiają się w zadowolony uśmiech. Zaimponowałeś mi. Wciąż jesteś w stanie używać swojej magii, pomimo tego, że byłeś od niej odcięty przez tak długi czas. Ale nie spodziewałam się nic innego od mojego pilnego ucznia. Matka odwraca się w stronę Mytrosa i jej brwi szybują do góry. A ty, my, wciąż nie dorównujesz mu. Moja królowo. To są ostatnie słowa, jakie jest w stanie wypowiedzieć. Ojcze? Słychać głos Fritza, który nagle wypełnia ciszy. Biegnie w stronę Alcastera, któremu udało się troszeczkę od matki odbiec, zanim opadł na podłoże. I zaraz potem Fritz jest tuż obok niego, zakrwawionego. Jorlin i Garland stoją tuż za nim. Mam właśnie iść w stronę, kiedy Karma, trzymając moje ramię, odciąga mnie do tyłu. Nie idź, ale... Nie chcesz, żeby twoje oczy zobaczyły coś takiego, księżniczko, uwierz mi. Matka patrzy na Fritza i innych, i oczywiście Jurien i Garlana, niezainteresowana. No i właśnie tak kończy się to, kiedy chcecie odebrać mi to, co jest moje. Alcaster dotyka dłonią swoich ust i kaszle. Widzę, że dłoń jest cała czerwona od krwi. Ostatnie momenty mojego ojca nagle pojawiają się w mojej głowie, ale ja staram się odepchnąć to wspomnienie, patrzę się tylko i wyłącznie na moją matkę. Ona posyła mi ciepły uśmiech, wyciąga swoją dłoń
i próbuje mnie namówić, żebym do niej podeszła. Dołącz do mnie, Charmin. To my miałyśmy być królowymi i rządzić ramię w ramię od samego początku. Ci ludzie nie zasługują na to, żebyś się chroniła. Oni zasługują tylko i wyłącznie na to, żeby cierpieć po tym, co zrobili naszemu rodzajowi, w sensie nam, wiedźmom. Trząsę tylko głową. Prędzej umrę, niż do ciebie dołączę. Co, proszę? Jakaż ty jesteś niewdzięczną bachorzycą. No i właśnie tak, płacisz mi za wszystko, co dla ciebie zrobiłam. Nic dla mnie nie zrobiłaś. Bardzo dobrze. Jeżeli chcesz umrzeć, dam ci to. Kiedy już z tobą skończę, zniszczę to królestwo i zacznę wszystko na nowo. To będzie królestwo tylko dla wiedźm i mnie. Nie pozwolę ci tego zrobić. Ja ci zaraz w nas coś uderzy. A nie, to Walt coś uderzył. Matka jest zaskoczona, kiedy ponownie uderza ją zaklęcie Waltsa. No i tyle, dobrze. Robi krok w bok, uciekając przed brutalnym atakiem, ale jej ramię wciąż dostało. Widzę, że z tej nowej rany wypływa krew. Waltz? Najpierw musisz przebić się przeze mnie. Nie możesz mnie zatrzymać, zdrajco wstrętny. A i teraz się będą naparzać, tak? Z jednej, drugiej, jednej, drugiej. No i właśnie tak matka wyciąga swoją dłoń, rzuca jakimś zaklęciem, które jakby wiąże całego Waltza. Nie, chodź. Nie. No i co ja mam zrobić? Nie no, atakujemy. Nie wiem, co mam zrobić. Impulsywnie atakuje. Znam to zaklęcie i wiem, że ono jej nie zamrozi, ale nie martwię się o konsekwencje, kiedy sięgam w głąb siebie i wypuszczam zaklęcie. Siła powoli zaczyna zbierać się w moich żyłach i także na mojej dłoni, kiedy podchodzę do platformy. Pozwól mu iść. Charmin, nie. Moje serce jest niemal w moim przełyku, kiedy podchodzę coraz to bliżej, gdzie oni są. Pozwól mu iść. Zrobię wszystko, tylko pozwól mu iść. Wszystko? Głos mojej matki jest przerażający i słodki. Jakby zaraz miał mnie czymś zatruć. Nie mogę się zmusić, żeby na nią spojrzeć. Zamiast tego patrzę się na Waltza. Kiedy on wypowiada moje imię z jego delikatnym głosem, to jest to, co kocham najbardziej. Charmin? Jeżeli naprawdę chcesz go ocalić, to musisz zwrócić mi to, co mi się należy. Jeżeli naprawdę chcesz go ocalić, musisz zwrócić to, co należy się mnie, czyli kryształ Tenebrarum. I wtedy staniesz się moją słodką, słuchającą mnie córeczką ponownie. No i właśnie wtedy wypuszczę Waltza. Jego oczy zaczynają tracić światło i widzę, że nadzieja z niego umyka. Przepraszam, Waltz, ale nie mogę ciebie stracić. Wiesz, gdzie mnie znaleźć, Charmin. Im dłużej będziesz kazała mi czekać, to tym on będzie coraz bardziej cierpiał. No i białe światło pojawia się tuż obok nas, a matki Waltza już nie ma. Nie. Czuję, jak jakiś ból otacza mnie całą. Znowu. I znowu nic mi się nie udało zrobić. Dlaczego? Jestem taka słaba. Nagle czuję dłoń Jurien na moim ramieniu i odwracam się, żeby na nią spojrzeć. Patrzy na mnie poważnie przez parę chwil, ale zaraz potem znika ten wyraz, a ona trzęsie się swoją głową. Nie obwiniaj się za to. Nie było tam nic, co byłabyś w stanie zrobić. Muszę go uratować.
Shuri patrzy na mnie jakby przeze mnie, a ja podążam za jej wzrokiem. Ludzie zaczynają uciekać. To tak, jakbym mogła wyczytać przerażenie i złość z ich twarzy. Tak właśnie to wyglądało 4 lata temu. No i co powinniśmy teraz zrobić? Przecież ta wiedźma właśnie zabiła nowego króla. Najlepiej jeszcze, co możecie zrobić, to żebyście wrócili do domu i pozostali tam, dopóki będziecie bezpieczni. No i co? Poczekać, aż te inne do nas przyjdą i się nas pozbędą? Jedna z kobiet wskazała mnie palcem, jakby to była moja wina. Widziałam namalowane na jej twarzy przerażenie. No i przecież ta morderczyni również jest wiedźmą. Jest taka sama jak jej matka. Ach, zła wiedźma. Ludzie zaczynają mnie przeklinać, a ja stoję tylko tam i słucham, co złego o mnie mówią. Z jednej strony nie mogę im się wcale dziwić. Karma porusza się, żeby stanąć obok Juriena i oni obydwoje jakby chronią mnie przed zdenerwowaną masą. Prawdopodobnie żadne z tych ludzi nie chce nawet wysłać tego, co ja mam do powiedzenia. Przestańcie. Znany mi mężczyzna idzie w moją stronę z dobrym uśmiechem. Ty jesteś... Tak, pamiętasz mnie? Pomogłaś mojej córce w jej najważniejszym dniu i oferowałaś jej... To nie wiem, tam bo jakaś laleczka była, tak? Jestem zdziwiona, kiedy on i jego kobieta i stają tutaj obok mnie. Co ty robisz? No nareszcie mogę ci się odpłacić za to, co zrobiłaś. Mężczyzna uśmiecha się i zwraca uwagę ludzi zgromadzonych. Nie pozwolimy wam, żebyście zrobili krzywdę księżniczce. Może i plotki o niej rozsiały się, mówiąc o tym, że jest zimna i zła, ale są one nieprawdziwe. Ja znam prawdę. Ona jest naprawdę dobrą osobą. Ochroniła przecież nas przed tą złą królową. Jak możecie mówić takie rzeczy o niej? No i nagle te głosy, które były na mnie złe i które osądzały mnie, stają się tylko cichym szeptem. To prawda. Nie pozwolimy wam zrobić nic naszej dużej siostrzyczce. To są ludzie, z którymi Wolcy i ja się bawiliśmy. Te dzieciaczki, które oglądały nasze show. Dzieci również stają zaraz obok mnie. Duża siostra jest naprawdę dobrą osobą. Nie pozwolimy wam, żebyście zrobili jej krzywdę. Jestem w stanie tylko zszokowana patrzeć na wszystkich wokół mnie. Czuję, że łzy zbierają się w moich oczach i przestaję widzieć. Staram się jak najszybciej je odgonić. Dziękuję wszystkim. Widzisz, taka drobna dobroć może naprawdę przynieść długotrwałe efekty. Ci ludzie we mnie wierzą. I z tego powodu ja także muszę sprostać ich nadziejom. Bierę głęboki oddech i zaczynam iść do przodu. Jurien łapie mnie za dłoń, a jej brew unosi się, jakby się martwiła, ale ja tylko potrząsam głową i uśmiecham się. Nic mi nie będzie. Jurien patrzy na mnie przez moment, zanim mnie wypuszcza. No, kiedy już wiem, kiedy już jestem przed wszystkimi, jest naprawdę cicho. Zamykam swoje oczy, biorę głęboki wdech i powoli klękam przed nimi na jedno kolano. Przepraszam. Ludzie zaczynają coś szeptać, a ja tylko słyszę parę odgłosów. Księżniczko, nie powinnaś. Podnoszę moją dłoń, żeby uciszyć Jurien. Ponownie patrzę się na ludzi zgromadzonych. Wiem, że moje słowa nic nie znaczą, ale wciąż chcę was przeprosić za to, co zrobiła moja matka. I chcę też przeprosić ludzi, których ja zraniłam. Byłam naiwna i ślepa, ignorując przerażenie i niepewność ludzi, którzy tutaj mieszkają. Ale wyrosłam z tego i teraz z jasnymi oczami widzę nienawiść, która płynie z mojej matki, a także i na mnie. Nagle robi się cicho, więc kontynuuję. Król Gennaro zabity został przez moją matkę, a ja nie byłam zbyt silna, żeby go ocalić. A więc tak, macie rację. To ja jestem powodem, dla którego zginął.
ale obiecuję wam i zamierzam tego dotrzymać. Ochronię nasze królestwo zamiast tego. I mam nadzieję, że dacie mi szansę, żebym mogła się wykazać, że jestem warta bycia księżniczką i waszą przyszłą królową. Obiecuję wam, że naprawię to, co złe, nieważne jak długo mi to zajmie. Ponownie skłaniam się przed nimi i zaraz odwracam się do Jurien i Karmy. No i dobrze, moi drodzy, tutaj sobie skończymy, bo naprawdę wyszło nam bardzo długo. No to co, wygląda na to, że w przyszłym odcinku będziemy chronić Waltza. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie i czy rzeczywiście matka zostanie pokonana. Także na dzisiaj wam dziękuję i dobrego dnia życzę.